Dawaj jeszcze raz. No, tradycja się musi zadać stać. Jak tradycja? No co to jest? Co tam są? To owce. Demony owiec. Demony owiec. Państwo, w XXI wieku, pomimo tego, że jesteśmy niby w cywilizowanym świecie, nadal odbywają się spędy czarownic, a tutaj wywoływane są demony owiec. A co demony owiec robią? Nie, nie pamiętam. No B? C. B. Siemano na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w doborowym towarzystwie po raz kolejny. Razem ze mną Mr. Radek. Jesteśmy w Yorkshire Dales. Idziemy obczaić wodospad. Jeden obczailiśmy, ale tam było dużo ludzi i tutaj ten obawiam się, że też będzie dużo ludzi. No i... Gordale coś tak. Scar. Gordale Scar. Scar. Jakoś tak. Ten za nami to jest Janet Foss. Janet Foss, tak jest. Ja mam problemy z zapamiętywaniem nazw tych wszystkich rzeczy. Radek wszystko pamięta. I ten. Zapraszam do dzisiejszej naszej wędrówki. Tak, pogoda nam dopisuje, także materiał będzie dobry. Tak jest. Nagrywa siebie, to nie. Pit stop. Czemu zawsze nagrywasz jak mój plecak z przodu? No nie wiem, tak jakoś wypadło. Jak oceniasz tamten wodospad? I to, co widziałeś z drona? Co to znaczy? No, także plan był taki, żeby pójść zrobić zdjęcie nad wodospadem, ale sam wodospad był w sumie taki sobie, przynajmniej tak się zdawał. Nie eksplorowaliśmy go, chyba dlatego, bo tam byli ludzie. No i oprócz tego wiało, puściliśmy w sumie drona i tyle, nie? Janet Foss był chyba lepszy niż Gordale Scar, pomimo tego, że był mniejszy. Ale tam, no, ale też było ludzi. No to tam było jeszcze więcej ludzi niż na Gordale Scar. Także. Pogodynka mówiła, że ma być 5 mil wiatru na godzinę, czyli nic, a tu dzisiaj wieje. Także no spoko, no. I w ogóle plan był taki, żeby zrobić zachód słońca na Malham Cove. Jesteśmy grubo przed czasem. Mamy godzinę, dochodzi 6. Zachód jest za 2 godziny i za 3 godziny. No. Także będziemy sobie chillować. Spokojnie idziemy. Może jakieś lody będą po drodze, co się kupi. A, będą lody na pewno w górach. No i dobra, doszliśmy do naszego celu. Jesteśmy prawie że na miejscu. Dochodzimy. Dochodzimy? Ciekawe, jaki będzie widok z góry w sumie. No, widok będzie fajny, czuję to w kościach. This is the future. Evolution.
Daj rady, co? No, spadek jest fast. No. To jest taki właśnie... taka skała jakby. Pozostałość po wodospadzie, który tu był z jakieś 20 tysięcy lat temu. W 2014 roku bodajże była jakaś burza i przez jeden dzień powrócił tutaj wodospad. Woda lała się z 80 metrów na sam dół, to jest 80 metrów przewyższenia. I był to najwyższy wodospad w Anglii przez ten jeden dzień. Taka ciekawostka. Ty, nie spadnij tam, hopie. No i dobra, mam tutaj kadr. Taki w sobie kadr życia, jakby to powiedzieć. Pod słońce. Teraz trochę już mi jakaś brzydka chmura tam zakrywa słoneczko. I straciłem teraz dwie cenne minuty, w których świeciło ładne słoneczko tutaj na ten mój pierwszy plan. Tak jak ładnie była ta skałka na pierwszym planie oświetlona. Ale straciłem dwie minuty, bo szukałem pilocika. Dzisiaj mam pilocik wyjątkowo, a się okazało, że bateria jest rozładowana. Zawsze mam baterie zapasowe, a dzisiaj akurat, kurde, z jakiegoś powodu nie mam ich. Także kadr jest taki. O. W ten sposób. Tej naszej dziury. I mam tutaj F8. Kompensacja ekspozycji na minus 1 ustawione. AFS. Bracketing ekspozycji. Ostrze tam na te skałki. I będę robić 5 zdjęć. Trochę mi się to rusza. Ale może coś z tego posklejam. Photoshop może przesuwać te pojedyncze klatki tak, żeby ładnie pasowały. Także zawsze to jakoś to później działa. No, także jesteśmy teraz tutaj na limestone pavement. Takie kraknięcia. Takie pęknięcia są. Kraknięcia w limestone. I znalazłem tego. Przechodzę, patrzę, tam coś świeci w tej dziurze. Schylam się, a tam, kurde, funt. Znalazłem funta. Bogactwo. Warto było to przejechać. Schyliłem się i tego. Zdobycz. Także... ja to jestem poszukiwać. Artur zaczyna nowe życie. Takie bogactwo nie często się trafia. Tutaj w pełni więcej monet leży w tych zakamarkach. Szczerze mówiąc, to pewnie nie tylko monet. No, na pewno jakiś. Jakby nie mówić, jest to dosyć popularna miejscówka i dużo ludzi na pewno tutaj chodzi. A tak jak widać, tych pęknięć jest od groma, więc możliwe, że są tu monety, klucze, złote inne tego typu rzeczy. Tak, zapewne. Także... zegarki, Casio, czy tam jakieś inne. Pa. O. No, tak więc jesteśmy na Limestone Pavement, Malam Cove. Za nami, jak widać, te fajne kraknięcia. Natomiast z drugiej strony, postaram się nie przewrócić. Przepaść. Dokładnie tak. Pęknięcia są super, nie? Szukam takiej jakiejś paprotki pojedynczej albo jakiegoś kształtu. Pęknięcia są niesamowite. No, w takim chaosie tych pęknięć i tych wszystkich kształtów trudno wypatrzeć jakieś coś, co by miało jakąś harmonię. Tam znalazłem funta w tym jednym pęknięciu. Tak się zabłysnęło. Od razu mi się to rzuciło w oko, że tam coś się błyszczy. Dałem radę sięgnąć ręką. Ale ta była płytka akurat. A były tam takie duże, głębokie. Jestem pewien, że tam gdzieś jest jakiś system jaskiń albo coś pod nami, bo tam jest jakiś potoczek, strumyczek pod nami i on jakby spod tych skał wypływa. Także tam musi być jakiś system jaskiń albo coś, na 100%.
idziemy z Radkiem eksplorować tę jaskinię. Ładnie się zrobiło. Nie kracz. Dobra, idziemy szukać kadru. Szybko, szybko, raz. No, także mamy godzinę 20. Jest godziny przed zachodem słońca i okazało się, że cała ta nasza dolinka zrobiła się w cieniu praktycznie. I teraz tak to wygląda. Zeszliśmy na dół i maltretuję teraz taki kadr. To są ostatnie podrygi słoneczka tutaj. To są ostatnie szanse, żeby zrobić zdjęcie. Mam ustawiony bracketing ekspozycji, 5 klatek, co jeden EV przeskok, AFS, F7.1, ISO 100, ogniskowa 35 mm i robię zdjęcie właśnie, o, słoneczko zaszło, jedno zdjęcie zrobiłem, także no i tak właśnie wpadłem, podpatrzyłem trochę kadr od Radka, bo Radek poleciał dronem właśnie w tamto miejsce, tam do tyłu, tam taką znalazł kupkę drzew. I fantastycznie to właśnie z tym tutaj płotkiem wyglądało. Super to zdjęcie wyszło. Bardzo mi się podoba. Jemu zresztą chyba też. Trochę podpatrzyłem i właśnie podszedłem pod ten płotek. Próbuję go wkomponować w kadr. Byłem tam trochę niżej. Tam niżej ten płot to był po prostu kreska. Także umieściłem gdzieś kreskę tego płotka w kadrze, żeby to jakoś tam wyglądało, a tutaj, w tym miejscu się robi taki mały szlaczek. Nie wiem, jest godzina 20, zachód słońca jest 21 coś. Mamy jeszcze godzinę czasu, a tutaj jest wszędzie cień. Dobra. No! W ogóle Radek w końcu widzę wyciągnął aparat, nie? Cały czas na ten dron. Więc powoli kończymy naszą przygodę dzisiaj. Bo trochę bardziej w dół byś musiał ten. Nie. Kamerę. Aha, o, tak. W ten sposób. O, no. Przyciąć nieba trochę. O. Tak lepiej? Chyba ja. Dobra, opowiada, jak tam dzisiaj kadrowo leżysz? Stoisz. No to leżysz albo stoisz. Nie mogę ja tego tak ładnie powiedzieć. No to mów. Kończymy dzisiaj powoli naszą przygodę. Słońca już nie ma, właściwie jeszcze jest, nie zaszło, ale jesteśmy w dolinie. Więc jest dosyć ciemno, światła już ciekawego nie ma. Ja chciałbym tylko podkreślić jedną różnicę między mną a Arturem. Artur zdecydowanie preferuje robić zdjęcia aparatem. Ja od jakiegoś czasu bardzo preferuję drona. Tak, dronem, no, wszystko inno drony. Dronem znajduję ciekawsze kadry, tak mi się wydaje, które są niedostępne dla przeciętnego zjadacza fotografii. Moim zdaniem parę zdjęć jakichś tam z drona wpadnie, no, jak u Ciebie? Moim zdaniem dwa zdjęcia Radek będzie miał kozackie z tego drona. Ale ja już to mówiłem, że jedno masz kozackie, a teraz mówię, że masz dwa. Tak, teraz Artur tutaj męczył jeden z kadrów, ja latałem dronem i krzyczę z daleka: Artur, masz coś? A Ty, no mam! Także zobaczymy. Co prawda, już to powtarzaliśmy na naszych filmach, że na dużym ekranie zawsze wygląda to inaczej niż na małym, na pilocie czy na ekranie od aparatu, ale powinno być git. No. Także widzę, że Ty jesteś bardzo zadowolony z wypadu. No, znaczy na pewno dużo kroków. Chyba lepiej niż, także lepiej niż ostatnio. Ja jestem happy, bardziej, że dużo kroków dzisiaj zrobiliśmy. No ja, dużo ruchu. Tak jest, dokładnie. No. Ja tak szczerze mówiąc miałem trochę większe oczekiwania wobec tej miejscowy. Spodziewałem się, że będą kozackie kadry, że tam wodospad pokaże pazura, że tutaj będzie, no nie wiem, zobaczymy co tam pokaże się przy obróbce, ale na chwilę obecną mam mieszane uczucia, ale myślę, że wypad i tak udany, bo zawsze lepiej tego, muchy latają, zawsze lepiej kurde wyjść z domu niż siedzieć w chacie i dobrze jest porobić zdjęcia, nabrać doświadczenia. Także teraz mamy jeszcze przed nami jakieś 2, może 3 km do auta. Powoli robi się chłodno, ale powoli do domu. No, jeszcze 2 godziny jazdy autem plus godzina jeszcze do mnie. Także no, Ty to w ogóle masz tripa. Powrót o północy. No, Ty to w ogóle masz tripa, jak zwykle zresztą. No dobra. No to co, dziękujemy Wam za oglądanie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Nara! Nara musi być!